A co by było, gdyby NATO było jednym państwem? Na ten moment organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego posiada aż 30 sojuszników. Co ciekawe, gdybyśmy połączyli populację wszystkich państw NATO, to wciąż przegrywałaby ona z takimi państwami jak Chiny czy Indie. Obecnie w NATO żyje około 950 milionów ludzi, a w Chinach czy Indiach powyżej miliarda. Natomiast powierzchniowo całkowicie zdominowaliby cały świat, ponieważ powierzchnia wszystkich państw NATO jest równa około 25 milionów kilometrów. Lub jak to woli, państwo NATO byłoby większe aż 85 razy od Polski. Oczywiście państwo to posiadałoby także największe wojsko oraz największą ekonomię na świecie. Ale wiesz, jakie jest największe miasto w całym NATO? Napisz w komentarzu, zobaczymy, czy zgadniesz. A to lista ostatnich subskrybentów. Zasubskrybuj, a znajdziesz się w kolejnym shortcie. Największym miastem byłby Stambuł, gdzie żyje prawie 15 milionów ludzi.